Jedni o niej marzą, drudzy nie rozumieją, jak w ogóle można ją kupić. Dla jednych tani wóz roboczy, dla drugich świetne auto rodzinne. Dla jednych bulwarówka, dla drugich auto do lasu. Jedni mają ogromne oczekiwania, drudzy nie spodziewają się tu niczego dobrego. Nowa Dacia Duster. Serdecznie zapraszam. Cześć wszystkim, z tej strony Kamil, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Jest i ona, nowa Dacia Duster, już trzeciej generacji. Samochód wzbudzający emocje, jak mało który, ale też jak mało który oczekiwany. I za chwilę Wam o nim opowiem, jeszcze tylko kilka słów na temat partnera dzisiejszego odcinka. A jest nim dziś 70 Mai, czyli producent wiodących na rynku kamer samochodowych, których zresztą sam używam. W ofercie tego producenta znajdziecie cały przekrój urządzeń, od takich budżetowych, najtańszych, przez kamery w lusterku, po najnowocześniejsze zestawy takiego 24-godzinnego monitoringu samochodu. Dziś natomiast chciałbym polecić coś dla osób szukających najlepszej jakości w najlepszej cenie, czyli 70 Mai A200. Kupując takie urządzenie z kamerką w zestawie, nie zapłacicie nawet 500 zł, a co tutaj dostajecie? Wideorejestrator z ekranem, nagrywanie w 60 klatkach, HDR, nagrywanie poklatkowe i tak dalej. To wszystko przekłada się na naprawdę fajną jakość nagrań, co możecie zobaczyć, czy to w dzień, czy to też w nocy. I po prostu możemy być pewni, że wszystko to, co powinno znaleźć się na takim nagraniu, tutaj się znajdzie. Jeśli na przykład drugi kierowca nie będzie przyznawał się, że zdarzenie nastąpiło z jego winy, to czasem wystarczy pokazać na kamerkę, halo, to się wszystko nagrało i można sobie zaoszczędzić masę czasu, pieniędzy i nerwów. Wierzcie, sprawdzone. Także jeśli jesteście zainteresowani, to linka do 70 Mai A200 macie w opisie, a my wracamy do testu. No dobra, lecimy. Pierwsze wrażenie, jakie ma się, albo jakie ja miałem po zajęciu miejsca kierowcy, jest takie, że nowy Duster mega urósł. Wsiadając tutaj, ma się wrażenie, jakby się wsiadło w dwa razy większy samochód. Jest tak, jakby Duster przestał udawać, że jest SUV-em, a tym SUV-em się naprawdę stał. To wrażenie trochę mija, jak spojrzymy w specyfikację, a konkretnie na wymiary. Bo wtedy okaże się, że Duster co prawda urósł, ale dość nieznacznie. I teraz skąd to wrażenie? Dwie rzeczy. Jak zajmiemy miejsce z przodu, to będziemy widzieli prawie całą maskę. Ona wydaje się, jakby była pozioma. To jest tak, jakbyście siedzieli w jakimś, nie wiem, pick-upie. One często tak mają. Przez to odbiór tego samochodu jest taki, jakbyście siedzieli w czymś dużo większym. I druga rzecz, ta, mogę powiedzieć, ogromna, jak na tę klasę, kierownica. I chociaż nie wiem, czy ona przypadnie do gustu wszystkim, pewnie nie, to to jest fajne. Mi się to podoba, bo sprawia to wrażenie od razu, po wejściu do samochodu, jazdy autem dojrzalszym, większym, także to na plus. No i dobra, może jak już zacząłem od wnętrza, to sobie tutaj pozostańmy. Zobaczcie, co dzieje się w bagażniku. A ten, w zależności od wybranej wersji, dysponuje pojemnością 430 litrów w prezentowanym 1.2 z napędem naprzód, aż po 517 litrów w wersji Eco G. Zaznaczam, że przytaczam katalogowe wartości dla bagażnika z zestawem naprawczym, tu natomiast bardzo podoba mi się podwójna podłoga bagażnika oraz to, że mamy koło dojazdowe. OK, co do tylnej części została nam jeszcze kanapa, wskakujemy i przy moich 182 cm wzrostu jest totalny luz. Kompletnie nie dotykam kolanami do fotela kierowcy, stopy schowam pod jego siedzisko, także bajka. I tak samo dobrze jest nad głową, ale tutaj myślę, że tego spodziewać się możemy, bo to jest samochód wyższy. Ale patrzcie na ten pojedynek. Nasz 192 cm Grzesiek i Dacia Duster wskakuje. I co się okazuje? On też się tutaj zmieścił. I mówią zarówno o miejscu na kolana, jak też nad głową, także Duster, SUV, nie SUV, Grzegorz, 192 cm, kanapa, da się. Dla mnie to na pewno jest pozytywne zaskoczenie. Trochę mniej pozytywne jest to, że nie znajdziemy z tyłu nawiewów, a także rozkładanego podłokietnika na środku kanapy. Znajdziemy natomiast dwa porty USB typu C. No dobra, to tył mamy załatwiony, przeskakujemy do przodu. I tak, o kierownicy już powiedziałem, ale w zasadzie pierwsza rzecz, którą ja chciałem tutaj sprawdzić. I błagałem, żeby to poprawili, żeby to zmienili. Wiecie, o czym mówię? Fotele. A w zasadzie bujany fotel. I czy to tutaj jest?
Na szczęście nie. Jeżdżę tym samochodem już tydzień, ani razu nie miałem wrażenia, żebym się bujał przy gdzieś tam hamowaniu, przyspieszaniu. Jak znacie Dustery czy też Dacie, to wiecie, że to często było problemem. Ten fotel po prostu się bujał, tak jak mówię. Nie wiem jak będzie, bo to jest pierwszy Duster, którym ja jeżdżę, a w starych też się zdarzało, że w jednym to było, w drugim nie. Może też dodam, nie oglądałem żadnego testu tego samochodu. Robią tak specjalnie, żeby sobie nie wyrabiać żadnego zdania, żeby nie mieć jakiegoś podejścia na starcie do tego samochodu. Chcę mieć czystą głowę, więc nie wiem, co mówili chłopaki gdzieś tam w testach na YouTubie, czy w testach pisanych. Mam nadzieję, że to potwierdzili, że ten fotel się nie buja, bo jeśli to jest prawda, to to jest bardzo duża, bardzo pozytywna zmiana. Cicho. Słyszeliście, krzyczy 41 na 40, przyznaję się, chociaż realnie pewnie będzie 40, no ale oczywiście te nowe systemy już tutaj są. Ale na szczęście da się je wyłączyć jednym przyciskiem, który wyłączy nam dużo więcej rzeczy, ale da się. Dobra, lecimy dalej. Kolejna zmiana to zegary, które w tej chwili są w pełni cyfrowe. I to jest akurat zmiana, która mnie się nie podoba. Duster cały czas kojarzył mi się z prostotą. Tu wszystko było proste. Tu nadal większość rzeczy jest prosta. Ale zegary może też nie są jakoś szczególnie skomplikowane, jak to potrafią zrobić niektóre marki przy zegarach cyfrowych, ale tamte były tak proste, że aż ładne. Mnie się te za bardzo nie podobają, ale na szczęście widzę prędkość, widzę ograniczenie prędkości, więc jest w miarę ok. Wolałem stare. Natomiast multimedia. I tu już chyba wolę nowe. Po pierwsze pokazało się tu, czy dodano trochę kolorów. Chociaż to nadal jest taki Windows i takie okienka, ale cały czas na szczęście ta obsługa jest prosta. Bezprzewodowe Android Auto i bezprzewodowy CarPlay. Sprawdziliśmy oba, ale głównie jeżdżę na Android Auto i z moim telefonem, czyli z Samsungiem, on działa ok, czy ono działa ok. Nie będę klikał we wszystkie funkcje, bo powiem szczerze, że mnie to trochę nudzi, także lecimy dalej. Obsługa klimatyzacji. Powiedziałem, że to ma być prosty samochód i na szczęście pod tym względem cały czas jest. Chociaż mamy już całkiem nowoczesne multimedia, to nikt nie wpadł na ten genialny pomysł, aby sterowanie klimatyzacją przerzucić tutaj. Ono nadal pozostało w formie przycisków i to jest super. Co prawda mam jednostrefową klimatyzację, ale obsługa, czy to zwiększenie temperatury, zwiększenie nawiewu i tak dalej, wszystko jest tutaj, także mega. Nic tutaj nie przekombinowali. Nie ma tu też na szczęście żadnego piano black. Nikt nie wpadł na tak genialny pomysł, bo to ma być samochód świetny pod kątem użytkowym, a piano black by to zepsuło, także super. No i pytanie o materiały. To nadal są, nie chcę mówić, że tanie plastiki, bo one pewnie tanie nie są, ale na pewno wyglądają, czy też w dotyku, nie wiem po co to dotykać, ale w dotyku są tańsze niż materiały zastosowane w innych markach. Ale możecie się śmiać. Ja twierdzę, że naprawdę jest tutaj zdecydowanie lepiej niż było. To też jest krok do przodu. Nic tutaj nie skrzypi, nic tutaj nie trzeszczy. To jest oczywiście nowy samochód, ale to też się zdarza. Ale myślę, że też bardzo duży plus, że one pachną normalnie. Czasami w tych tanich samochodach, chociaż to już nie jest tani samochód, ale jest tańszy niż inne, do tego przejdziemy. Ale uogólnijmy, w tych tanich samochodach wsiadaliście i chciało Wam się wysiąść od razu, nawet bez uruchamiania silnika, bo po prostu śmierdziało. Tu tego nie ma kompletnie. Także całe szczęście. O samym designie chyba wypowiadał się nie będę, bo to jest kwestia indywidualna. Może to się komuś podoba, może nie. Możecie sobie zobaczyć, jak to wygląda. No i jeszcze fotele, bo powiedziałem, że się nie bujają, ale jak się w ogóle sprawują. No i tutaj nadal mamy zachowany ten tapczanowy feeling jazdy Dusterem. Ten fotel ma co prawda trochę podparcia bocznego, ale cały czas masz wrażenie, jakbyś siedział właśnie na takim taborecie. Nie zrobiłem tutaj 1000 km, nie udało mi się, bo mam kilka samochodów na testy, ale pojechałem w trasę i moje wrażenie na tyle kilometrów, ile zrobiłem, jest takie, że jest dużo lepiej, ale na pewno to nie jest samochód na trasy cały czas. On nie do tego został stworzony, przy czym myślę, że właśnie te 1000 km mogłoby trochę zmęczyć, ale chyba już nie tak jak poprzednio. Postaram się to sprawdzić przy okazji kolejnego testu innej wersji, bo tam już pewnie pojadę nad morze. Dwa tematy z zewnątrz. To, że mamy tu sporo materiałów z recyklingu, to super, ale od takiej strony praktycznej, nie wiem, czy to będzie widać, nie przestraszcie się, jak podejdziecie do błotnika i zobaczycie, że on ma takie białe kropki. I tak samo w tym miejscu. Bo wiem, że parę osób myślało, że coś jest nie tak z samochodem. No ale to tak ma być. No i jeszcze kwestia drzwi. Zobaczcie, normalna klamka. Nie takie otwierane coś do góry, co było dziadostwem, tylko tak, jak powinno być.
Druga klamka z tyłu jest tutaj, gdyby ktoś szukał. Czy to jest wygodne? Być może. Ale przede wszystkim posłuchajcie dźwięku. Nie wiem, czy to się nagra, ale dźwięk zamykanych drzwi. Nie ma tu może ideału, ale jest nieporównywalnie lepiej. Zobaczcie w ogóle, jak Duster wita się z kierowcą, bo robi to nie tylko obrazem, ale też dźwiękiem. A teraz kwestia kamery, o której po prostu ktoś zapomniał, robiąc ten naprawdę dobry samochód, bo nie wierzę, że w 2024 roku nie będzie tego widać, ale ktoś zaproponowałby taki obraz. Miałem coś takiego w Sony Ericssonie, chyba w 2002 roku, coś takiego. Ale tak jak mówię, na pewno o tym po prostu zapomnieli i to jest przypadek. No i dobra, to myślę, że środek mamy załatwiony. Teraz przejdźmy do kolejnych zmian, do kolejnych bardzo ważnych rzeczy, czyli do tego, co mamy i co możemy mieć pod maską. A możemy mieć prezentowany benzynowy, trzycylindrowy silnik o pojemności 1.2. Dysponuje on mocą 130 koni mechanicznych i maksymalnym momentem obrotowym na poziomie 230 Nm. Testowana dziś wersja to miękka hybryda, która rozpędzi się do 174 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 9,9 sekundy. Co jeszcze dostajemy tutaj do wyboru? Otóż zachowano wersję EcoG, czyli litrowy, trzycylindrowy silnik połączony z LPG. Tutaj tylko manualna sześciobiegowa skrzynia biegów. Dalej mamy prezentowany dziś 1.2 z napędem naprzód. I właśnie do tej jednostki możemy domówić napęd na 4 koła i tutaj też tylko skrzynia manualna. Ostatnią jednostką jest pojawiająca się pierwszy raz pełna hybryda, tutaj 1.6, 140 koni i uwaga, to jedyna wersja Dustera, która może mieć automatyczną skrzynię biegów. Natomiast przypomnę, że nie dodamy do niej napędu na 4 koła, a także nie zamówimy Dustera z silnikiem diesla. Mamy za to maskę na teleskopach. Pozdro Mazda! Brawo Dacia, można? Można. No i dobra, tak jak widzicie, gama się zmieniła. Ja chyba odpowiem na takie pewnie najprostsze pytanie, czy takie, które się od razu narzuca. Jak jeździ się Dusterem z tym silnikiem? I czy ten silnik wystarcza? No to tak, na pewno tutaj czuć i słychać te trzy cylindry, ale powiem szczerze, że zaskoczyło mnie to na plus, że jeśli nie będziecie tego silnika, za przeproszeniem, pałować, będziecie jeździć normalnie, to to za bardzo nie przeszkadza w takiej jeździe na co dzień. Bardzo dużo tutaj myślę, że robi ta miękka hybryda, bo kiedy to najbardziej czujemy, te trzy cylindry? Wyłączanie i włączanie samochodu na przykład na światłach. Tutaj nadal nie jest super, no bo przy trzech cylindrach ciężko, żeby było super, ale właśnie to uruchamianie, gaszenie jest dużo przyjemniejsze. Odnośnie samej dynamiki. Duster to nie ma być samochód do szaleństw, ale wiadomo, że mocy nigdy za dużo. Mnie ten samochód nie męczył, może powiem tak. Kompletnie nie spodziewałem się tutaj żadnych szaleństw odnośnie prowadzenia czy odnośnie dynamiki i jej tutaj oczywiście nie dostałem, ale do tego, do czego jest ten samochód, to moim zdaniem jest naprawdę ok. Duster to nie ma być auto leczące jakieś kompleksy. Nie po to się je wybiera. Bo wiem, że będzie bardzo dużo komentarzy, tam trzy cylindry, mała pojemność, nieduża moc. Ok, tak jest, ale tu tak ma być. Pamiętajmy cały czas, że to był samochód z założenia albo jako wół roboczy, albo jako samochód rodzinny. No jak wierzysz dwójkę czy trójkę dzieci, to nie jesteś Schumacherem na drodze. Czy nie powinieneś być przynajmniej. A na pewno nie w Dusterze. A do takiej normalnej, codziennej jazdy, moim zdaniem ten silnik wystarczy. Ja zdecydowanie wolałbym natomiast automat. I bardzo czekam na test takiej wersji. To, co mnie się nie podoba, to to, że na przykład nie możemy sobie wziąć 4x4 i automatu. Bo to by była moja specyfikacja. A tak się niestety nie da. Co do samej skrzyni manualnej. To nie jest skrzynia, która będzie Wam sprawiała przyjemność, tak jak na przykład, nie wiem, w Hondzie. Nie jest jakoś super precyzyjna, ale ja na pewno powiem, że ona mnie na co dzień nie męczy. Ten skok lewarka jest raczej długi. I ogólnie feeling z użytkowania tej skrzyni jest taki, jak w samochodzie budżetowym. Nic specjalnego, ale nie przeszkadza. No ale dobra, prowadzenie czy też sama dynamika, to tego każdy się spodziewał, chociażby czytając katalog. Ale rzecz, o którą też wielu z Was pytało.
jak jest z wyciszeniem przy większych prędkościach. Powiem Wam, że jest naprawdę, naprawdę bardzo duży progres. To oczywiście cały czas nie jest samochód cichy, bo tak na pewno nie jest, ale mnie dacie męczyły chyba głównie tym. W tych samochodach było strasznie głośno. Było lepiej, ale one cały czas męczyły. Tutaj gdzieś do 120 na godzinę naprawdę da się normalnie rozmawiać. Słychać szumy powietrza, słychać opony, ale jest zdecydowanie lepiej. Na pewno ten samochód jest dużo lepiej wyciszony. Da się nawet jechać po autostradzie. Będzie głośniej niż w wielu innych samochodach, ale progres jest bardzo duży. Także na szczęście. Pamiętajcie, że wyciszenie każdy musi też sprawdzić sam, bo każdy jeździł innym samochodem, ma inne wymagania. Porównując do poprzedniego Dustera, jest bardzo duży krok do przodu. No i jeszcze jedna rzecz przed ceną. Spalanie. Tak jak powiedziałem, nie zrobiłem tutaj bardzo dużego dystansu, ale wyskakiwałem gdzieś na ekspresówkę i autostradę i powiem Wam, że to jest trochę szok. Ja tym samochodem na ekspresówce to spalałem 6,1, na autostradzie jakieś 7, 7,5. Spodziewałem się, że przy takim pudełkowatym nadwoziu będzie więcej. I nie chcę wypowiadać się tak jeszcze definitywnie. Pamiętajcie też, że to jest moje spalanie, ale 7,5 na autostradzie, 6 na ekspresówce, moim zdaniem bardzo dobry wynik. W mieście ja jeździłem bardzo różnie, bo chciałem ten silnik sprawdzić i tak miałem między 6 a 8 litrów. Ale wierzcie mi, że tego samochodu nie oszczędzałem, starałem się jeździć po prostu różnie. Jeszcze zawieszenie i tu ciekawostka, ponieważ jeśli wybierzecie wariant z napędem na przód, to z tyłu dostaniecie belkę skrętną, a przy wariancie z napędem na 4 koła z tyłu pojawi się zawieszenie wielowahaczowe. Co do samego komfortu oferowanego przez nowego Dustera, to ja mam wrażenie, że tutaj też jest lepiej i chociaż może Duster nie przepada za takimi poprzecznymi nierównościami, komfort jest tutaj naprawdę na przyzwoitym poziomie. No ale dobra, co było największą zaletą Daci Duster od momentu jej powstania? Tym czymś była cena. No to sprawdzamy, ile takie cacko kosztuje. Cennik Daci Duster trzeciej generacji otwiera kwota 79 900 zł za wersję Eco G, czyli zasilaną gazem. Prezentowane dziś 1.2 z napędem na przód to minimum 100 900 zł. A chętni na napęd na 4 koła muszą przygotować przelew na minimum 112 400 zł. No i na koniec pełna hybryda i tutaj minimum 117 400 zł. No i widzicie, to już oczywiście nie jest bardzo tanio, ale po pierwsze, zobaczcie jak ten samochód wygląda. To jest dziwne, ale powstała Dacia, na którą się naprawdę przyjemnie patrzy. Przynajmniej mnie. Może też dlatego, że ja do Daci nie jestem uprzedzony. Jak jesteście, to zawsze będziecie mówili, że to jest paździerz nad paździerzami. A oczywiście już dawno nie jest. Ale co do samego wyglądu. To jest kolor, który nie wiem jakim jest kolorem. Jego nazwa też mnie nic nie mówi, oprócz tego, że to coś z piaskiem. Jak macie pomysł, bo to nie jest białe, to nie jest szare, ja znam takie kolory, ale on w tym kolorze wygląda naprawdę dobrze. I generalnie ten samochód wygląda naprawdę dobrze. A może jeszcze inaczej, na pewno nie wygląda na samochód jakiś tani budżetowy, moim zdaniem. Kolejna rzecz, zachowano tutaj, mówię już o całości, o cenie i tak dalej, to nadal może być samochód w najtańszej specyfikacji wół roboczy. To może nadal być samochód z 4x4. Gdzie wjedzie, może nie powiem wszędzie, ale w dużo więcej miejsc niż jakieś droższe samochody, które tego napędu i tak dużego prześwitu cały czas nie mają. To nadal może być samochód dla rodziny. No jak widzieliście, Grzesiek, który moją rodziną na szczęście nie jest, ale się z tyłu zmieścił. No to widzimy, jak dobrze tutaj będą miały dzieciaki. To jest samochód, który może być hybrydą i spalać mało. I tak dalej, i tak dalej. Czyli cały czas widzimy, że te największe walory Dustera, czyli uniwersalność i cały czas lepsza cena w nowej wersji zostały zachowane. Dajcie znać, jak Wam podoba się to auto, czy mieliście już okazję nim pojeździć, a może już taki samochód nawet zamówiliście. Czekam w sekcji komentarzy, no i jak zawsze na koniec poproszę o ocenę tego materiału, bo mi się to naprawdę bardzo, bardzo, bardzo przydaje. No i jeśli jeszcze kanału nie subskrybujecie, to zróbcie to teraz. I co? Widzimy się w kolejnym odcinku. Dzięki, trzymajcie się. Cześć!